Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Słowo na Dziś. Dzisiaj powiemy sobie o słówku ZOFORT. Słówko ZOFORT ma dwa znaczenia. Natychmiast oraz od razu. Niby dwa znaczenia, ale bardzo podobne i pewnie w wielu kontekstach możemy tych słów natychmiast i od razu używać zamiennie. Spójrzmy na przykład, gdzie właśnie to znaczenie natychmiast będzie nam pasowało bardziej. Przykład pochodzi z serialu Deutsch Extra. Ale er duscht gerade. Das ist mir egal. Sam, komm sofort raus. Usłyszeliśmy, aber er duscht gerade. Ale on teraz się kąpie, on teraz bierze prysznic. Das ist mir egal, to jest mi obojętne. Sam, komm sofort raus, czyli sam wychodź natychmiast. Rauskommen to skrót od czasownika herauskommen. Bardzo często właśnie w ten sposób jest obcinany ten przedrostek. Czyli zamiast sam komm sofort heraus, mówimy sam komm sofort raus. Czyli tutaj mamy ewidentnie to znaczenie natychmiast. Wychodź natychmiast. Słówko sofort możemy usłyszeć także w piosence. Jak wiemy, tłumaczenia piosenek są troszkę inne niż takich zwyczajnych, codziennych zdań, ponieważ często trzeba dopasować się do całego stylu piosenki, całego kontekstu. Ale posłuchajcie, w jakim znaczeniu zostało tutaj użyte słówko sofort. Kämpf ein alter Spieler um sein letztes Geld und alles auf einmal und sofort. Czyli i walczy stary gracz o swoje ostatnie pieniądze i o wszystko naraz i natychmiast. Czyli natychmiast, od razu. Tutaj oba te tłumaczenia byłyby poprawne. Ale na przykład w zdaniu Der Fahrer war sofort tot, czyli kierowca zginął od razu, na miejscu. Tutaj to sofort właśnie możemy przetłumaczyć też jako takie od razu, na miejscu lub na miejscu właśnie, ale nie natychmiast, jakoś tak nie pasuje. Czyli widzimy, że to sofort możemy tłumaczyć jako natychmiast, od razu w niektórych zdaniach, a w niektórych ewidentnie pasuje bardziej natychmiast bądź od razu. I właśnie w takich kontekstach jest użyte również w zdaniach niemieckich. Ale sofort może być również częścią rzeczownika. I wtedy, jeżeli to sofort staje się częścią jakiegoś rzeczownika, na przykład die Nachricht oznacza wiadomość. Ale jeżeli do tego dorzucimy sofort i będzie die sofort Nachricht, to będzie to oznaczało wiadomość błyskawiczną. Czyli dorzucamy do tego rzeczownika właśnie to znaczenie natychmiast, od razu. W tym przypadku lepiej rzeczywiście to tłumaczenie wiadomość błyskawiczna pasuje. Czy na przykład die sofort Hilfe, czyli pomoc natychmiastowa. Więc jeżeli dorzucimy sofort do rzeczownika, to ten rzeczownik otrzymuje jeszcze właśnie takie znaczenie dodatkowe z tym słówkiem natychmiast, od razu. Posłuchajmy jeszcze przykładu z rzeczownikiem sofort Bildkamera. Wollen Melida und Melody sofort Bildkameras ausprobieren? Usłyszeliśmy zdanie Sie wollen sofort Bildkameras ausprobieren, czyli one, zostały wymienione imiona tych pań, one chcą wypróbować aparaty, z których wychodzi od razu zdjęcie, czyli polaroidy. I tutaj właśnie to Bildkamera, tak, to jest jeden rzeczownik, ale jeżeli dorzucimy do tego słówko sofort, to znaczy, że od razu z tych aparatów wychodzi zdjęcie, czyli natychmiast coś się dzieje. I tutaj właśnie też ten przykład pokazuje, że gdziekolwiek, do jakiegokolwiek rzeczownika, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, dorzucimy słówko sofort, to ten rzeczownik zmienia właśnie swoje znaczenie o to natychmiast i od razu.
Koniecznie dajcie znać, czy słyszeliście jakieś takie właśnie łączone rzeczowniki ze słówkiem sofort. Jeśli tak, to jakie? Bądź może jakieś już używaliście wcześniej. I do zobaczenia za tydzień w kolejnej lekcji.